Piątek, 11 sierpnia, Katarzyna Wierzbicka, zapraszam na wydarzenia. Mieszkańcy osiedla Piastów mogą już korzystać z wyremontowanych dróg Kruczej i Jaśminowej. Po wielu trudach i latach walki o komfortowy przejazd, mieszkańcy dziś, widząc efekty przebudowy, nie kryją zadowolenia. Do niedawna błoto, dziury i utrudniony przejazd. Dziś dwie drogi, Krucza i Jaśminowa, zyskały nowy blask, a mieszkańcy upragniony i przez lata wyczekiwany komfort poruszania się i bezpieczeństwo. Już 11 lat tu mieszkamy, no i pamiętamy te czasy początkowe bardzo nieciekawe, ponieważ to było do tego stopnia, że musieliśmy wypychać samochód, że tak powiem, z dużych dziur i to w duże błoto, także no było ciężko. 10 lat my już tutaj mieszkamy, tak, staraliśmy się od samego początku, pisaliśmy 2 razy w roku pisma do urzędu, żeby nam ktoś chociaż wyrównał tą drogę, jak prezydent obecny Grzegorz Kiełb nastał tak przed swoją, jak robił sobie kampanię, więc obiecał nam mieszkańcom, że będzie droga. No i jak widać, nie upłynęło długo. Piękna droga. Jak obydwie drogi zmieniły się po gruntownej, obiecanej przebudowie? Jeżeli chodzi o ulicę Jaśminową, to mamy położony dywanik asfaltowy na długości 210 metrów bieżących. To i tak dywanik szerokości 5,5 metra. Jeżeli chodzi o ulicę Kruczą, ponieważ to jest bardzo wąski pas drogowy, to jest tak droga, jest tak o szerokości tak około 3 metrów, dlatego tutaj będzie droga jednokierunkowa, ale to też mieszkańcy z tego tytułu zadowoleni, będzie bezpiecznie. To nawet był problem, żeby się samochody wyminęły. Tutaj droga o długości 607 metrów. Zrobione zostało też odwodnienie w formie drenażu francuskiego, także no mam nadzieję, że ta droga będzie długo, długo mieszkańcom służyła. Osoby, które każdego dnia z dróg korzystają, nie kryły wdzięczności i zadowolenia. Za wcześniejszym stanem dróg na pewno tęsknić nie będą. Bardzo się cieszymy, piękna jest ta ulica, mieszkańcy zadowoleni, ja również, bo się udało. No teraz to mamy luksus, że tak powiem. I do przejścia były gumiaki, a teraz można chodzić w kapciach. A teraz możemy spokojnie w klapeczkach sobie przejść, także no rewelacja. No. Pięknie, równo, z kostki, tak jak mieszkańcy chcieli. Cudownie się chodzi, cudownie. Cudownie. Jakbym mogła fruwać, to bym fruwała ze szczęścia. Chciałam podziękować przede wszystkim prezydentowi za to, że dotrzymał słowa. Remont dróg Kruczej i Jaśminowej kosztował miasto prawie 825 tysięcy złotych. Tarnobrzeskie placówki oświatowe przygotowują się do nowego roku szkolnego. Na terenie wielu z nich wciąż prowadzone są prace remontowe. Wakacje to dla jednych czas odpoczynku, dla innych okazja, by przeprowadzić niezbędne remonty i odświeżyć budynki szkolne. W tym roku w Tarnobrzegu takich prac jest wyjątkowo dużo. Prowadzone są w blisko 17 placówkach. I to są działania związane, po pierwsze, jeżeli chodzi o, można powiedzieć, zakres i finanse, które zostały włożone, po pierwsze to są uzyskane środki unijne, które pozwalają na termomodernizację wielu budynków i doposażenie, po drugie to są projekty unijne, po trzecie to są inwestycje robione z budżetu obywatelskiego, no i pozostałe to środki własne. Tych budynków jest remontowane tak dużo, że nawet brakło w pewnym sensie firm budowlanych na rynku w okolicach, bo nie wszystkie przetargi udało się skutecznie przeprowadzić. W związku z tym też no, taka jakby informacja, prośba o wyrozumiałość, prawdopodobnie nie wszystkie remonty uda się skończyć na wakacjach, dlatego że jest ich tak dużo, że niektóre będą prawdopodobnie przeciągną się aż do 30 września. Najwięcej dzieje się w tych placówkach, które objęte są programem termomodernizacji. To są roboty budowlane, roboty instalacyjne, roboty elektryczne i tak zwany system zarządzania energią. Czyli te budynki przechodzą taką no, gruntowną jak gdyby modernizację. Pozostałe w swoim zakresie mają przebudowy sal związane bądź z doposażeniem tych sal, czyli to są głównie pracownie techniczne. Dotyczy to tarnobrzeskiego górnika, budowlanki i rolnika. W tej ostatniej ze szkół zakres prac jest nieco mniejszy ze względu na planowaną przeprowadzkę, która ma związek z reformą edukacji.
W zespole szkół ponadgimnazjalnych numer 3 roboty prowadzone są niemal w całej placówce. Obecnie kończony jest etap projektu elektrycznego. W całej szkole wymieniana jest instalacja elektryczna z instalacji aluminiowej na instalację miedzianą. No i prowadzone są wszelkie prace reparacyjne polegające na zamalowaniu tych elementów, polegające również na doprowadzeniu do stanu użytkowalności. Praktycznie wszystkie korytarze, zarówno drugie, pierwsze piętro, jak i parter, jak i większość klas lekcyjnych jest pomalowana, zaszpachlowana. Również na pierwszym piętrze całkowicie wymieniane są sanitariaty, płytki nowe zarówno na podłogach, jak i na ścianach. Także szkoła uzyska naprawdę nowego wyglądu i myślę, że to będzie obopólna korzyść zarówno dla uczniów, rodziców, jak i pracujących tutaj nauczycieli. W internacie zespołu szkół ponadgimnazjalnych numer 3 także praca w RE. Następuje przebudowa całego dołu, całej infrastruktury takiej, można powiedzieć, jak gdyby gospodarczo-organizacyjnej. Głównie będzie przebudowany parter, ale również remontowane będzie pierwsze piętro, plus cały budynek przejdzie termomodernizację, także tam będzie i wewnątrz, jeżeli chodzi o pokoje, i dół, i właśnie zewnętrzna bryła budynku. Kolejna grupa inwestycji związana jest z infrastrukturą sportową. Takimi działaniami objęte zostały gimnazjum numer 1, gimnazjum numer 2 i budowlanka. We wszystkich tych placówkach uległy poprawie głównie właśnie zaplecze sportowe, czyli boiska, sale gimnastyczne, zaplecze, jeżeli chodzi o szatnie, prysznice, siłownie. W zespole szkół ponadgimnazjalnych numer 3 po wakacjach uczniowie będą mogli korzystać z odnowionej sali gimnastycznej. Po 40 latach istnienia parkiet został całkowicie zdemontowany, zerwany. Będziemy mieli teraz nowy parkiet pachnący, ponieważ wymieniany jest parkiet, wymieniane są legary, wymieniana jest ślepa podłoga. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. W szkole podstawowej numer 10 realizowane są z kolei dwa projekty z budżetu obywatelskiego. Powstaje tu nowa stołówka i pracownia fotograficzna. Modernizowane są także przedszkola. Część budynków przechodzi termomodernizację, natomiast 7 i 15 są również przebudowywane. Pierwsze z nich ma być przedszkolem integracyjnym. W obu mają powstać dodatkowe grupy. Ponad 100 wystawców gościło na placu Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu podczas 19 Jarmarku Dominikańskiego. Gwiazdą tegorocznej edycji był indiański zespół Los Compañeros. Jarmark Dominikański to impreza z wieloletnią tradycją, która już dawno zdobyła sobie sympatię tarnobrzeżan. Początkiem sierpnia, zawsze w okolicach imienin Świętego Dominika, do Tarnobrzega przyjeżdżają wystawcy z całej Polski. Już po raz 19 zapraszamy wystawców, producentów, rękodzielników, którzy z przyjemnością przyjeżdżają do Tarnobrzega, prezentując swoje wyroby. Jest ich ponad 120, to jest taka, myślę, że niezła liczba i oni naprawdę prezentują kapitalne wyroby, które budzą ciekawość, zainteresowanie Tarnobrzeżem. Mieszkańcy Tarnobrzega i okolic mogli między innymi kosztować wyrobów z naturalnych owoców produkowanych w Krasiczynie. Zachęcam wszystkich na syropki z Pogórza Przemyskiego, jak również czosnek niedźwiedzi i moje przetwory. Jest to mój ogród, mój sad, z którego sami przerabiamy. Co pozyskamy z ogrodu, to wszystko wkładamy do butelek, do słoiczków i zapraszamy na degustację. Czosnek niedźwiedzi, to możemy pokazać. Jest to roślina, która bardzo wcześnie wiosną wychodzi z ziemi. Dlaczego niedźwiedzi? Ponieważ to jest pierwszy przysmak niedźwiedzi z lasu. Po obudzeniu się niedźwiedzie, to jest taka legenda, że po obudzeniu właśnie to jest pierwszy ich posiłek. Do czego stosuję? Makaron, znaczy spaghetti bardziej, kanapeczki, wszystkie rodzaje past, jakie tylko, a jajecznica jest wyśmienita i wspaniała, więc polecam. Podczas jarmarku nie zabrakło również litewskich smaków. Mamy kwas chlebowy, wileński, oczywiście bez konserwantów, naturalny. Tutaj mamy chleby litewskie, wileńskie. Na liściu tataraku z marmoladą jabłkową, to jest taki naturalny konserwant, naturalnie przedłuża świeżość, także on do 2 tygodni zachowuje świeżość. On w ogóle 20 godzin stygnie, dopiero go po 20 godzinach mogą zapakować i oddać do sprzedaży. Tam następny mamy kauno, taki chlebek kauno się nazywa, on jest bez cukru, z odrobiną kminku, także jakby dla diabetyków jest idealny. Pierwszy raz w Tarnobrzegu? Jest pan ze swoim... Nie, jesteśmy już kilka razy, przyjeżdżaliśmy, także co roku tutaj przyjeżdżamy do państwa. Jest zainteresowanie.
Na Jarmarku Dominikańskim nie zabrakło wystawców, którzy prezentowali swoje niezwykłe dzieła. Wśród nich budowle pani Izabeli Jaroń-Romanowskiej ze Szczucina. To jest nasza druga działalność. Jest to grawerowanie i cięcie laserowe. No i z tego powstały takie różne cuda i cudeńka. Przede wszystkim, no tak jak tu widać, zabawki dla dzieci, ale też i trochę zabawek dla dorosłych, jak tam widać na przykład te zawieszki. Mnie zadziwiają te duże budowle. No, to są takie jak puzzle składane z kawałeczków pojedynczo. Jest krzywa wieża, duża latarnia morska, jest wieża Eiffla. No bardzo pracochłonne. Najpierw trzeba narysować na komputerze, potem trzeba to przesłać do maszyny, sprawdzić czy dobrze wycięła i dopiero to poskładać. Także to jest trochę zabawy. Gościła pani już wcześniej u nas na Jarmarku Dominikańskim? W zeszłym roku byliśmy pierwszy raz, w tym roku jesteśmy drugi raz. No chyba nam się podobało, bo wróciliśmy i chyba będziemy wracać. Podczas tych dwóch jarmarcznych dni prezentowało się również Podkarpackie Towarzystwo Numizmatyczne. Z tego roku są trzy stemple nowe z tego roku. Alfred, Józefczyk i rok Frejera. To są trzy stemple z tego roku są nowe. Pozostałe są z poprzednich lat. Jeżeli komuś brakuje, to sobie uzupełnia te całe kolekcje. Kładziemy na stemplu materiał, przykładamy i wybijamy następny stempel i uderzamy tak, jak w średniowieczu monety były wybijane. Wszystko to, z czym do Tarnobrzega przyjechali wystawcy, to oczywiście nie jedyna atrakcja Jarmarku Dominikańskiego. Wiele działo się również na scenie. W sobotę wszystko rozpoczęło się koncertem Miejskiej Orkiestry Dętej. Następnie wszystkie dzieci zabawiał Domino Magic, który na godzinę przeniósł je do świata iluzji. Starszych mieszkańców Tarnobrzega bawił natomiast kabaret Poważna Sprawa z Rzeszowa. Sobotnią gwiazdą Jarmarku Dominikańskiego był indiański zespół Los Compañeros, który raczył wszystkich muzyką andyjską, czyli tradycyjną muzyką kraju. W Peru, Boliwia i Ekwador. W niedzielę natomiast na placu Bartosza Głowackiego królowały ludowe zespoły lokalne. Nasze lokalne kapele, nasze zespoły ludowe są również mile widziane i przede wszystkim ten jarmark ma temu służyć, prawda? Że zapraszamy naszych, żeby mieli możliwość pokazać się Tarnobrzeżanom, gdzie nie każdy Tarnobrzeżanin wie, że takie właśnie zespoły są. Lasowiacy, Ociczanki, Cyganianki, prawda? To są lokalne zespoły, które się wspaniale prezentują. Jarmark Dominikański zakończyła kapela sołtysa z Wąchocka. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego przyznał Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnobrzegu dotacje na inwestycje podnoszące jakość kształcenia. Ze wsparcia skorzysta pielęgniarstwo. Tarnobrzeska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa otrzymała 40 tysięcy złotych. Pieniądze te władze uczelni chcą przeznaczyć na doposażenie pracowni kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo. W ramach tej dotacji jeszcze w tym roku akademickim zostanie zakupiony wielofunkcyjny fantom geriatryczny, fantom do badania oka, fantom do badania piersi, łóżko szpitalne sterowane elektrycznie oraz łóżko rehabilitacyjne dla dzieci. Dotacja oczywiście nie pokryje całości zapotrzebowania na wyposażenie pracowni. W planach są kolejne zakupy. Nie możemy spocząć tak na tym, co już mamy, ponieważ
wymagania rynku pracy, także kształcenia są coraz wyższe. Staramy się o dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego, aby jeszcze bardziej wyposażyć naszą uczelnię w laboratoria, szczególnie laboratorium biochemiczne i laboratorium mikrobiologii. Szczególnie te dwie pracownie, one są bardzo kosztowne w przyszłym roku kalendarzowym, akademickim. Nasze starania będą podejmowane, aby te dwie pracownie były wyposażone jakościowo też w sprzęt, który będzie odpowiadał współczesnym standardom i wymaganiom. Z pracowni praktycznych korzystają studenci kierunku pielęgniarstwo pierwszego i drugiego stopnia, których z roku na rok przybywa. Na pierwszym stopniu mamy aż 4765 godzin. Tak dla porównania jest to średnio dwa razy więcej godzin niż na innych kierunkach, z czego połowa zajęć to są zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe. Te zajęcia są realizowane w warunkach naturalnych, czyli na przykład w szpitalach czy podstawowych placówkach opieki zdrowotnej. Zanim jednak nasi studenci będą nabywali umiejętności w tych warunkach naturalnych, muszą je wykształcić w warunkach zbliżonych do naturalnych, a zatem w warunkach symulowanych właśnie w laboratoriach i pracowniach. Czyli każdy student w grupkach też, to jest ważne, małych, czyli 6- bądź 8-osobowych, ma zajęcia tutaj w pracowniach, chociażby takiej jak ta. Warto dodać, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu w lipcu uzyskała od ministra zdrowia akredytację dla pielęgniarstwa na okres 4 lat. Oznacza to, że uczelnia spełnia wymagania standardów we wszystkich obszarach procesu kształcenia na tym kierunku. Wakacje to czas rowerowych wypraw. Przejechane kilometry mogą pomóc podopiecznym Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu zdobyć pieniądze na realizację projektu Pasja pomysłem na dobre usamodzielnienie. Zatem do dzieła! Od 3 lipca Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu bierze udział w drugim etapie ogólnopolskiego konkursu Odlotowa jazda z OSI, rywalizując z 49 innymi organizacjami z całej Polski. W całej Polsce ludzie mają możliwość na daną organizację, którą wybiorą, jeździć każdego dnia, rejestrować to na Endomondo lub też na innych tam specjalistycznych sprzętach liczących kilometry, a później następnie publikować do tego projektu na tą stronę. Jeździć może każdy. Wystarczy na swój telefon pobrać bezpłatne aplikacje Endomondo, dołączyć do drużyny Domu Dziecka w Skopaniu. Link znajduje się na facebookowym profilu placówki. Nasza drużyna już w tym momencie liczy ponad 500 członków. Są to ludzie, którzy tak naprawdę z większości typowo, amatorsko, sporadycznie, ale wykręcają kilometry. Jestem dumny z dzieciaków z placówki, ponieważ też jeżdżą. Na przykład Iwonka już ma przejechane 1500 kilometrów, odkąd akcja trwa, ona trwa od 3 lipca. Sylwek, Ewa, naprawdę masa dzieciaków uruchamia swoje telefony, bo to jest też warunek, żeby mieć te swoje telefony, na których można zainstalować aplikację Endomondo i się przemieszczać. Do tej pory to wyjeździłam na razie 310 km, ale zamierzam dobić do 500, może nawet więcej. Nabrałam takiej większej pewności siebie, że mogę ukręcić jednak więcej tych kilometrów i wcześniej nie jeździłam. A jak już to tak, do domu i z powrotem, a teraz to coraz to więcej tych kilometrów, większe takie rekordy życiowe pobijam. Co drugi dzień, jeżeli mam z kim i jeżeli są chętne osoby, to zabieram je ze sobą i jeździmy po 80. Ostatnio przyjechałam z koleżankami 100 kilometrów. Tym razem zamierzamy wybrać się na Krzysztopór. Inicjatywę wspierają nie tylko osoby ze Skopania, Tarnobrzega czy okolic, ale także rowerzyści z całej Polski. Łącznie przejechali już ponad 130 tysięcy kilometrów. To jednak jeszcze nie koniec, a im więcej kilometrów, tym większa szansa na zdobycie pieniędzy na realizację projektu Pasja pomysłem na dobre usamodzielnienie.
Bardzo mi zależy na tym, żeby dzieciaki ze Skopania w momencie, kiedy już przyjdzie im opuścić placówkę, kiedy już tak naprawdę uzyskają ten wiek pełnoletności, żeby miały możliwość wystartować w życiu, żeby przestać być klientami pomocy społecznej. Żeby było to możliwe, tak naprawdę potrzebne są dla nich narzędzia. Narzędzia związane z prawem jazdy, z różnego rodzaju kursami dodatkowymi, dającymi dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje. I jednym z elementów tego projektu jest właśnie wyposażenie ich w te dodatkowe narzędzia. Dla młodszych dzieciaków pojeździć po Polsce, poszukać różnego rodzaju pasji, żeby ich zaszczepiać tą pasją, żeby mieli możliwość później dążyć do wyznaczonych sobie celów. A z racji tego, że już nasz 10-letni bus powoli odmawia posłuszeństwa, już jednak koszty utrzymania jego remontów są znaczne i dość duże, to też był plan zakupienia busa. Rywalizacja potrwa do 15 września do godziny 23:59. 15 września jest sumowana akcja, no i wtedy organizator, czyli tutaj Fundacja Lotto i firma OSI, rozdzielają nagrody. Za pierwszą pozycję jest przewidziane 150 tysięcy złotych, za drugą 100 tysięcy złotych, za trzecią 80 tysięcy, za czwartą 50 tysięcy złotych, a dla pozostałych, czyli też i chyba nas, bo na tą chwilę jeszcze jesteśmy w tym obrębie, że tak pozostałych, chociaż wiem, że dopóki akcja się nie zakończyła, wszystko może się wydarzyć i zdarzyć, satysfakcja, że świetnie się bawiliśmy, że świetnie tak naprawdę się zorganizowaliśmy, że działamy w jakiś tam sposób, że przede wszystkim przekazujemy ludziom pasję, czyli też pasję jazdy na rowerze. Dla wszystkich, którzy przyłączą się do rywalizacji na rzecz Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu, dyrekcja placówki przygotowała konkurs. Każdy uczestnik po przejechaniu 100 km otrzyma los na loterii. Ci, co przejadą 2000 km, otrzymają ich 20. Zostaną one wymienione na nagrody. Dodatkowo dla 15 kobiet i 15 mężczyzn z największą liczbą wykręconych kilometrów przygotowano pamiątkowe medale. Relaks z rodziną. Pod takim hasłem odbył się piknik zorganizowany w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym w Tarnobrzegu. Pacjentom placówki oraz ich rodzinom pokazano, jak wspólny czas spędzić można nie tylko miło, ale również pożytecznie. Był to już kolejny piknik zorganizowany w ogrodzie placówki, ale pierwszy, podczas którego pokazano pacjentom oraz ich rodzinom różne formy aktywizacji oraz relaksu. Wszyscy bliscy, którzy odwiedzają naszą placówkę, czasami rozmawiając ze swoimi chorymi, bliskimi chorymi, mogą zachęcić ich dzięki swojej obecności do nawet niewielkiej aktywności w postaci właściwie relaksu, typu rozmawiając, pijąc herbatę, można poprosić i razem ze swoim bliskim chorym na przykład wykonywać proste ćwiczenia. Niekoniecznie trzeba się położyć, niekoniecznie trzeba wykonywać je w sposób leżący, ale na przykład siedząc na wózku inwalidzkim, czy siedząc chociażby na własnym łóżku. Doszliśmy do wniosku, że taka wspólna gimnastyka, tak można określić, przy tak wysokiej temperaturze nie tylko będzie formą promocji mimo wszystko zdrowego stylu życia, ale też zachęty do wspólnej aktywizacji. Na piknik przybyli nie tylko bliscy pacjentów, ale również przyjaciele placówki. Proste ćwiczenia rozluźniające zaprezentowała wszystkim Marta Kaczmarek z klubu Fitnesska. Kilka propozycji aktywizacji osób starszych dostarczyli również rehabilitanci i fizjoterapeuci zatrudnieni w placówce. Ćwiczenia kończyn górnych, masaż skroni, masaż głowy, które poprawiają ukrwienie, rozluźniają mięśnie. Ćwiczenia były dostosowane do osób nawet z dużymi ograniczeniami, czy to w stawach ramiennych, czy w ruchu odcinka szyjnego. Ćwiczenia polegały, tak jak tutaj pani koordynator wspomniała, już na oddechach połączonych właśnie z ruchami, przede wszystkim również z elementami masażu delikatnego. Spokojnie 10 minut dziennie już stworzy komfort i relaks dla pacjenta i dla rodziny. Pacjenci oraz ich rodziny spędzili czas w miłej atmosferze, rozmawiając i częstując się licznymi, typowo piknikowymi smakołykami. Trwa wakacyjna zbiórka karmy dla podopiecznych schroniska w Machowie, prowadzonego przez Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Chrońmy Zwierzęta. Dary można przekazywać do Tarnobrzeskiego Domu Kultury. Organizacja zbiórki to inicjatywa pracowników Tarnobrzeskiego Domu Kultury.
Dwie panie pracownice Domu Kultury, pani Beata Wianecka-Długoń, która jest naszą wolontariuszką, i pani Ela Miśkiewicz-Zamojska, postanowiły wspomóc nasze stowarzyszenie, nasze schronisko, organizując zbiórkę karmy, nie tylko, kocy i wszystkich rzeczy, które nam się przydają. Początkiem zbiórki było spotkanie tutaj w Domu Kultury z dziećmi w ramach warsztatów. Spotkanie, na którym opowiadałam o naszych pieskach, o naszych potrzebach. Dzieci pomalowały piękną budę, którą przekazali do nas do schroniska. I dowiedzieli się dużo rzeczy na temat zwierząt, na temat jak się nimi opiekować. Od tego czasu zaczęła się właśnie zbiórka karmy. Obecnie schronisko ma pod swoją opieką 72 psy i 20 kotów. To dla nich można przekazywać suchą i mokrą karmę, makaron czy ryż. Zbierane są również materiały, które posłużą do ocieplenia kojców, a więc wszelkie koce, pledy, jak i duże ręczniki. Jak mówi Agnieszka Wilamowska, prezes Tarnobrzeskiego Stowarzyszenia Chrońmy Zwierzęta, potrzeby są ogromne. Idzie ogromna liczba karmy, ilość karmy, bo dziennie idzie około 40 kilo karmy suchej. Nie wszystkie dostają mokrą karmę, bo nie wystarcza, ale są te zwierzęta stare, czy młode, czy chore, które ze względu na stan uzębienia, czy swoje warunki zdrowotne potrzebują tej mokrej karmy, szczególnie przy podawaniu leków. Także potrzeby są ogromne. Również jeśli chodzi o koty, koty są wrażliwe na zmianę karmy, więc zachęcamy do kupowania jednego rodzaju karmy. Dary dla schroniska można przekazywać do Tarnobrzeskiego Domu Kultury od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Jest to dla nas ogromna pomoc i wszystkich serdecznie zachęcamy do przyniesienia chociażby jednej puszeczki, czy jakiejś karmy, czy jakiegoś koca, czy dużego ręcznika. Zbiórka trwa do końca wakacji, ale panie zaoferowały się, że będzie to punkt, w którym można przekazywać takie dary dla nas. Dwóch podopiecznych Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu ma szansę na rozwój i karierę za granicą. Podczas jednego z turniejów otrzymali propozycję wyjazdu do Holandii. Cała historia zaczęła się od Zielonej Góry. Właśnie tam wychowankowie Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu reprezentowali Ogólnopolskie Stowarzyszenie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych dla naszych dzieci w 15 Mistrzostwach Polski Osób Bezdomnych i Środowisk w piłce ulicznej. Trener reprezentacji Polski zobaczył nas tam, wypatrzył, no i dostaliśmy powołanie do kadry oczywiście. Z nami już dwa zgrupowania, kilka turniejów. Teraz przygotowujemy się na Mistrzostwa Świata w Oslo. 28 będziemy właśnie lecieć. Turniej charytatywny w Twardogórze otworzył przed chłopakami kolejne drzwi. Tam był trener Holandii, reprezentacja czwartej ligi. No i dostaliśmy okazję, szansę spróbować swoich sił za granicą. To jest duża szansa. Tutaj no, tyle klubów i tak dalej, jakoś nie udało się nikomu nas wypatrzeć. A pojechaliśmy na jeden turniej, znalazł się człowiek, któremu spodobała się nasza gra, no i dał nam propozycję grania w Holandii, w czwartej lidze na dodatek. To jest jak gdyby jakiś tam krok do przodu, jeśli spróbujemy oczywiście, bo to nie jest tylko tak, że będziemy grać w piłkę nożną, tam ten sponsor cały zaproponował nam od razu pracę i mieszkanie, więc gdybyśmy chcieli, to znaczy mamy wstępnie taki plan, żeby dać sobie jak gdyby szansę wstępnie jakieś tam dwa tygodnie ewentualnie spróbować. Gdyby nam się spodobało, to ok, a jeśli nie, no to żebyśmy mogli wrócić i kontynuować to, co do tej pory robimy. Zarówno dla Łukasza, jak i Kamila piłka nożna jest pasją, którą cały czas starają się rozwijać. W moim przypadku to wyglądało w ten sposób, że jak byłem jeszcze małym chłopcem, no to mój brat bardzo lubił grać w piłkę i myślę, że on mi to zaszczepił jak gdyby. No i no co, no jako dzieciak, nie wiem, miałem 5 lat, no to kopaliśmy w sumie do późnego wieczora, także już piłki właściwie nie było widać. No i myślę, że od tego się zaczęło, a później no to wiadomo, jakiś klub pierwszy, drugi próbowało się swoich sił tam z większą ilością rówieśników. No i jakoś tak zostało. Występujemy tutaj, można powiedzieć, w lokalnych klubach. Ja gram tutaj w Transdźwigu Stale, ja za Tarnobrzegiem, tutaj Kamil, w Kolejarzu Knapy. I co, no przygotowujemy się właśnie do sezonu. W tym tygodniu na weekendzie właśnie rusza liga. U mnie od dziecka to zawsze tylko siatkówka była. Siatkówki próbowałem, trenowałem w wielu klubach, ale tak myślę, że
od, nie wiem, 5 lat może jest jakoś takie zamiłowanie u mnie co do piłki nożnej. No i próbowałem swoich sił w Rzeszowie, bo z Rzeszowa ogólnie pochodzę. No i od tego się zaczęło. Później trafiłem tutaj do Skopania i takie właśnie lokalne drużyny trochę w Wisanie próbowałem i teraz w Kolejarzu długo siedzę. I tak to się zaczęło. Przed nimi kolejny ważny etap w życiu, który pozwoli na dalszy rozwój. Może wiele zmienić i przynieść wiele dobrego. Zatem trzymamy kciuki. Przez cały tydzień w Tarnobrzeskim Domu Kultury najmłodsi mieszkańcy naszego miasta rozwijali swoje malarskie umiejętności pod okiem artystki z Ukrainy. W tym samym czasie ze sztuką obcowali również dorośli, którzy przyjechali do Tarnobrzega w ramach międzynarodowego pleneru artystycznego. Warsztaty ilustracji Bajkowy Plener od kilku lat podczas wakacji pozwalają dzieciom rozwijać swoje artystyczne zdolności. Warsztaty zawsze prowadzone są przez specjalnych gości. W tym roku dzieciaki tworzyły swoje prace przy pomocy Kateryny Korniczuk, grafika, projektanta, ilustratora, kostiumologa na co dzień związanej z Narodowym Teatrem Ukrainy w Kijowie, która w Tarnobrzegu gościła już po raz 10. Dzieciaki najpierw wysłuchały wiersza, a następnie przeniosły na kartkę obrazy, które powstały w ich wyobraźni w trakcie słuchania utworu poetyckiego. Wiersz był o tym, że ktoś postawił szafę na strychu, później postawił przed nią słonia, który ją zasłaniał. I ja sobie wyobraziłam kolorową szafę, przed którą stoi szary słonik. A ty co sobie wyobraziłaś, gdy pani czytała ten wiersz? Ja sobie wyobraziłam dużą szafę, taką bajkową szafę, przed nim kolorowego pluszowego słonia. Narysowałyście obydwie szafy i słonia, ale one się różnią, czyli każda inaczej sobie wyobraziła, tak? Jak twój wygląda? Mój jest bardzo bajkowy, kolorowy. Mój słoń ma czerwoną trąbę i kolorowe uszy, dwie pary różnych nóg i w ogóle jest cały kolorowy. W każdym razie dzieci wymyślają coś takiego dziwnego, bo to jest taka inna taka dumka u dziecka. Не така, як у дорослих артистів. Да. Ну, зараз в акварелі, працюють з акварелі, але такі і оловики кольорові є, і гуаш, і попросту такі оловик такі кольорові, і чорно-білі. Різні техніки, як для таких, ну, вже дорослих артистів. Bajkowy plener to nie jedyna wakacyjna tradycja Tarnobrzeskiego Domu Kultury. Należy do niej również międzynarodowy plener artystyczny. W tym roku odbył się po raz 20. Pierwsza część, pierwszy tydzień odbywał się w Arboretum w Bolestraszycach, a od 6 sierpnia do 12 sierpnia jesteśmy właśnie w Tarnobrzegu. W Tarnobrzeskim Domu Kultury jest główna baza dla artystów, którzy przyjęli zaproszenie na nasz plener. Artystów w Tarnobrzegu jest 13. Są z takich krajów jak Litwa, Białoruś, Ukraina, Słowacja, Francja, no i Polska, ale w sumie zagranicznych artystów jest więcej niż Polaków. Prace artystów inspirowane były Tarnobrzegiem. Jest tu mnóstwo ciekawych plenerów. Dzisiaj zrobiłam sobie taki spacer poranny nad Wisłą i szukałam tam motywów. No oczywiście, można malować Wisłę, tak sobie już zaplanowałam, porobiłam trochę zdjęć telefonem. Piękne widoki nad Wisłą z dwóch stron, bo w oddali widać kościół na rynku. We mgle, wśród zieleni, naprawdę piękny, piękny motyw i oczywiście malownicza rzeka z tą całą roślinnością, zielony park, dużo zieleni, to jest bardzo trudne do zinterpretowania, no ale myślę, że poradzę sobie. Prace powstałe podczas plenerów można oglądać na wystawach w Tarnobrzeskim Domu Kultury. Wróciły upały. Lato jeszcze się nie kończy i na pewno nie raz będziemy musieli przetrwać gorące dni. Jak sobie z nimi radzić, gdy żar leje się z nieba? Zimne napoje, odpoczynek w cieniu i ochłoda pod kurtyną wodną. Tak z wysokimi temperaturami radzi sobie wielu mieszkańców. Niewątpliwie największą ochłodę można znaleźć nad wodą.
Nic więc dziwnego, że sporo osób upalne dni decyduje się spędzić nad Jeziorem Tarnobrzeskim i w pełni korzystać z uroków lata. Jednak również i tu należy pamiętać o tym, by zabezpieczyć się przed przegrzaniem, a więc zadbać o nakrycie głowy, parasolkę czy krem z filtrem. Warto także ograniczyć opalanie, ponieważ zbyt długie i nieostrożne przebywanie na słońcu grozi poparzeniem skóry, udarem słonecznym, zwiększa ryzyko wystąpienia raka skóry i w konsekwencji może prowadzić do ludzkich tragedii. Jak mówią lekarze, w gorące dni przede wszystkim trzeba myśleć o swoim bezpieczeństwie. Upały i wywołane nimi odwodnienie organizmu może powodować gwałtowne pogorszenie stanu zdrowia i zagrożenie życia. Przede wszystkim powinniśmy pamiętać o ludziach w podeszłym wieku i o najmłodszych, czyli noworodkach, dzieciach. Podstawowe zasady dla wszystkich, które powinniśmy przestrzegać, to jest to, aby unikać wychodzenia na słońce. Nie wychodźmy w największe upały, czyli mam tutaj na myśli wtedy, kiedy świeci najbardziej słońce, czyli w okresie południowym. Ludzie w podeszłym wieku, którzy cierpią na choroby układu krążenia, to jest bardzo ważne. W tak wysokich temperaturach ci ludzie odczuwają dyskomfort psychiczny. Ważne jest nawodnienie, czyli spożywanie odpowiedniej ilości napojów płynnych. To jest ważne dla dobrego samopoczucia, bo wiadomo, czym grozi przebywanie na słońcu. Trzeba również zadbać o zwierzęta, gdyż wysokie temperatury i u nich mogą prowadzić do przegrzania organizmu. Pod żadnym pozorem nie wolno zostawiać dzieci i zwierząt w zaparkowanym pojeździe. Temperatura w nagrzanym samochodzie może dochodzić do 50-60 stopni Celsjusza. I na dzisiaj to już wszystko. Zaraz po wydarzeniach zapraszam Państwa na sport, program Bardzo Kulturalnie i Oko Reportera. Dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień.